A teraz przechodzimy do Słowa Bożego, do naszego rozważania. Jak wiecie, Słowo Boże mówi, że nie jesteśmy na zimowisku, nie bawimy się, nie jesteśmy na wakacjach, tylko walczymy w sensie duchowym, walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Wydaje się to nawet wręcz takie trudne do ogarnięcia, jak poważni, jak źli są nasi wrogowie, jak groźni są nasi wrogowie. I dlatego też my w naszym gronie na przełomie roku robimy jakby przegląd stanu naszego ekwipunku i uzbrojenia. Bo skoro walczymy, to w jakimś sensie jesteśmy wojownikami. Walczymy, to znaczy jesteśmy zaangażowani jako żołnierze Jezusa Chrystusa w tym duchowym boju. No i żołnierze powinni zawsze dbać o to, jak są przygotowani do boju. Nie wolno iść do boju zupełnie tak, wiecie, rozmemłani, nieprzygotowani, nieubrani, bez zbroi, bez ekwipunku. I Słowo Boże, które rozważamy w tych dniach, kolejne niedziele, mówi w Efezjan 6:11 i niżej: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I właśnie ten fragment nauki apostolskiej zaleca nam ubranie zbroi Bożej. Dlaczego tak bardzo trzeba nam zadbać o należyty ubiór i uzbrojenie? No ponieważ mamy realnych wrogów. To nie są jacyś wyimaginowani wrogowie, to są prawdziwi wrogowie. I tylko wtedy, gdy należycie się zabezpieczymy, jak naucza nas to Słowo Boże, będziemy mogli stawić tym wrogom czoła. I omówiliśmy już sprawę konieczności opasania się pasem prawdy, codziennie żyć w prawdzie. Uświadomiliśmy sobie potrzebę chronienia się w pancerzu sprawiedliwości. Ostatnio, jak ten temat omawialiśmy, wskazaliśmy na konieczność chodzenia w butach gotowości do głoszenia Ewangelii, że mamy być w butach, a nie w kapciach, być gotowi do akcji. A przedmiotem dzisiejszego rozważania będzie tarcza wiary. Tak jak kolejno są te elementy wymienione w Słowie Bożym. A poselstwo naszego dzisiejszego rozważania brzmi: starczą, żeby nie na tarczę. Tarcza to drewniana osłona przed strzałami w tamtych czasach, bo przecież w tamtych czasach to słowo było pisane, służąca do gaszenia strzał zapalających. Gdy przeciwnik wystrzeliwał strzały, jeśli żołnierz miał tarczę, to tą tarczą te strzały wyłapywał, chronił się przed nimi, jednocześnie i gasił, bo strzała wbijała się w drewno i gasła. I właśnie o to tutaj w tym naszym tekście chodzi, bo jest powiedziane: zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej
ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Tak mówi nowy przekład Biblii Ewangelicznej. A więc dzisiaj porozmawiamy o wierze, o znaczeniu wiary w naszym życiu, o tym, że mamy chodzić we wierze, że z wiarą mamy iść przez życie. Wiara, to jak mówi słownik języka polskiego, to przeświadczenie, przekonanie, pewność, że coś jest prawdą, że coś jest słuszne, że się spełni, że tak będzie. To właśnie najprościej mówiąc wiara. Na tym polega wiara. Jeśli ją mamy w głowie, jeśli ją mamy w sercu, to właśnie taką mamy postawę. I w codziennym życiu każdego dnia przejawiamy jakiś rodzaj wiary. Może najbardziej elementarnej wiary, prostej wiary, ale ją przejawiamy, bo na przykład wsiadając przy dworcu w autobus 123 wierzymy, że on przywiezie nas na Olszeńską 37, prawda? Wierzymy, wsiadamy, bo jest napisane kierunek i tam przystanek i jedziemy. Pracując ciężko przez cały miesiąc, wierzymy, że pracodawca nam zapłaci wynagrodzenie na koniec miesiąca. Nie pracowalibyśmy, gdybyśmy nie wierzyli, gdyby nie było w nas takiego przeświadczenia, pewności, że na koniec miesiąca dostaniemy za tę pracę zapłatę. Zawierając związek małżeński, wierzymy współmałżonkowi, że nas nie zostawi, nie opuści aż do śmierci. Uwierzymy, bo jakbyśmy nie wierzyli, to byśmy wcale nie zawierali tego związku. No i w praktyce się pokazuje czasem, że niestety, ale bywamy w naszej wierze, tej prostej wierze, w tych różnych sytuacjach rozczarowani, zawiedzeni. Bo autobus 123 może nie dojechać, chociaż w rozkładzie ma ulicę Olszyńską, może nie dojechać. W jakich sytuacjach może nie dojechać? Co może się zdarzyć, że nie dojedzie? No co się może zdarzyć? Może gumę złapać i nie dojedzie tu na czas. Albo w ogóle nie, tego dnia nie dojedzie. Może kierowca być nowy i pomylić trasę. Jechaliście kiedyś takim autobusem, gdy kierowca pomylił trasę? Ja jechałem. Pojechał w drugą stronę miasta, potem się złapał za głowę, ale ludzie pojechali razem z nim, gdzie indziej. Może się tak zdarzyć. Pracodawca może nie wypłacić nam wynagrodzenia, bo jak myślicie, co się może zdarzyć, że pracodawca, mimo tego, że pracowaliśmy cały miesiąc, nie wypłacił wynagrodzenia. Zbankrutował na przykład. Albo chce nas oszukać. Zdarza się też tak, nie? Że napracowałeś się jak bury osioł i teraz bujaj się. Bo on nie chce zapłacić, a nie miał umowy na czarno. Człowiek pracował biedny, zwłaszcza jak z Ukrainy przyjechał czy skądś tam. To łatwo kiwnąć takiego człowieka. Zdarzają się takie sytuacje. Współmałżonek może nie dotrzymać słowa, gdy przyjdą gorsze dni, gdy mu się coś tam nie spodoba. I chociaż wierzyliśmy mu, że nas nie opuści aż do śmierci, da nogę i pójdzie gdzieś w bok. Zdarza się tak. I w tej naszej wierze często, opierając tę wiarę o słowo ludzi, o ludzkie zapisy, doświadczamy rozczarowania. Bo ludzie niestety mogą zawieść. Zdarza się, że ludzie zawodzą. Pismo Święte nawet przestrzega nas, żebyśmy za bardzo nie ufali ludziom. Bo się nieraz rozczarujemy, bo nieraz przeżyjemy przykrość. Godnym wiary jest tylko Bóg. Tylko Bóg mówi prawdę i On słowa dotrzymuje. Na zawsze dotrzymuje słowa. Gdy Jego słowo
zamieszka w naszym sercu, gdy On coś do nas powie, to możemy być w 100% pewni, że tak się stanie, że tak będzie. On jest godzien wiary. Chciałem też powiedzieć, że jest w naszej naturze coś takiego, że my do różnych rzeczy, które wymagają wiary, do rzeczy doczesnych, rzeczy tymczasowych, prozaicznych, potrafimy przykładać bardzo dużo wagi. Potrafimy mocno się angażować w te sprawy. I na przykład, gdy mamy lecieć samolotem, to bardzo to przeżywamy i wierzymy, że ten pilot, który będzie prowadził samolot, że on doprowadzi ten samolot do lotniska docelowego i posadzi bezpiecznie nas z powrotem na ziemi. Wierzymy temu pilotowi, że nie zrobi tak, jak zrobił swego czasu, 2 lata temu, niejaki Andreas Lubitz, który ze 150 osobami poleciał specjalnie prosto na skałę, żeby rozbić ten samolot. Gdy startujemy, to wierzymy, przykładamy mocno do tej sprawy serce i na przykład po takim przypadku nie rezygnujemy już z latania, bo jeden facet zrobił szaleństwo, to teraz przestajemy latać, będziemy tylko jeździć. No nie, samoloty dalej startują, nie słyszałem, żeby było ich mniej, żeby niektóre linie zbankrutowały, bo ludzie przestali latać, dalej latają. Bo chcemy dolecieć tu czy tam, chcemy z cieplejszej strony polecieć, chcemy odwiedzić krewnych, chcemy zobaczyć kawałek świata, załatwić jakieś sprawy i latamy dalej i używamy dalej wiary, chociaż były takie przypadki, że ktoś zawiódł. Wierzymy, marząc o własnym mieszkaniu, że deweloper wybuduje nam mieszkanie, wpłacamy pieniądze i wierzymy, że któregoś dnia dostaniemy klucze, pomimo tego, że 2 lata temu w Gdańsku zdarzyło się 30 nabywcom mieszkania, że firma Tom But na osiedlu parkowym zbankrutowała i ludziom nie dała kluczy, tylko zostawiła ich z kredytami, które muszą spłacać. Straszne rozczarowanie, ale wciąż na nowo kupujemy mieszkania, wciąż na nowo podejmujemy to ryzyko wiary, że nam się to uda. Wierzymy, że lekarz nas uleczy, pomimo tego, że słyszymy, że jednemu wyciął zdrową nerkę, że komuś tam się pomylił, że kobieta chciała poprawić fejs, to teraz jest taka, że się może nie może pokazać światu. Mimo to wciąż wierzymy, przykładamy wagę do tego, żeby nie rezygnować, żeby dalej wierzyć. Więc słuchajcie, skoro do takich prozaicznych rzeczy przykładamy tyle serca i tyle wiary, to cóż wobec konieczności zadbania o wieczność? Jakże o wiele bardziej powinniśmy pomyśleć o przyszłości, tak jak słyszeliśmy dzisiaj na początku nabożeństwa. Pomyśleć o przyszłości i uwierzyć temu, który tę przyszłość może zapewnić. Wiara w odniesieniu do wieczności odgrywa kluczową rolę. Bo tutaj w tych sprawach życiowych to jeszcze czasem można i bez wiary mocniej się zabezpieczyć, z czegoś zrezygnować, pójść załatwić sprawę w inny sposób. Natomiast jeśli chodzi o życie wieczne, o to, żeby być w Królestwie Bożym, które nadchodzi, trzeba uwierzyć. I nie ma innej drogi, jak tylko uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie można inaczej tej sprawy załatwić. Nie można samemu tam dojechać, dolecieć. Tu potrzeba nam wiary w Jezusa Chrystusa, bo On jest drogą, prawdą i życiem. I właśnie w ten sposób każdy z nas w jakimś momencie życia spotyka się z Ewangelią, słyszy Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ta Ewangelia mówi, że z racji naturalnych narodzin każdy z nas jest wiecznie zgubiony. Czyli jeśli nie podejmie kroku wiary, nie uwierzy, zostanie potępiony. Trzeba nam
Narodzić się na nowo wzywa nas Ewangelia. Pojednać się z Bogiem, naprawić swoje relacje z Bogiem. I można to zrobić tylko przez Jezusa, bo jak głosił apostoł Piotr, nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Kto wierzy w Syna, mówi Ewangelia Jana 3,36, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Taka jest właśnie Ewangelia. I w przyjęciu Ewangelii, zastosowaniu Ewangelii w naszym życiu, wiara odgrywa kluczową rolę. Właśnie o wiarę chodzi. O wiarę w Jezusa Chrystusa. Ta wiara zostaje zapoczątkowana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Ona nie jest naszą własną zasługą, naszym własnym działaniem. To Bóg dotyka naszego serca, gdy jest głoszona nam Ewangelia, gdy ją czytamy w domu, albo słyszymy podczas nabożeństwa, albo gdzieś tam w internecie słuchamy. W pewnym momencie Duch Święty zapoczątkowuje, zaszczepia wiarę w naszym sercu i człowiek wtedy reaguje, jak mówili do Rzymian 10 rozdział, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz. Albowiem z sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Lecz nie wszyscy, mówi dalej Słowo Boże, dali posłuch dobrej nowiny. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Nie wszyscy uwierzyli, nie wszyscy dzisiaj chcą uwierzyć. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I to nam mówi, że źródło pokarmem dla naszej wiary jest Słowo Boże, ma być Słowo Boże, Pismo Święte. Nie to, co powiedzą ludzie, nie to, co ludzie napiszą, nie to, co ludzie przypuszczają, co sami sobie wyobrażamy, tylko Pismo Święte. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nie możemy dzisiaj jeszcze zobaczyć Królestwa Bożego. Gdy uwierzymy w Jezusa Chrystusa, to któregoś dnia je zobaczymy i będziemy na zawsze w Nim. Jeśli ktoś nie uwierzy, nie zobaczy tego Królestwa Bożego. Bez wiary, czytamy Hebrajczyków 11,6, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Właśnie przez wiarę posyłamy ten sygnał Bogu, że mamy właściwy stosunek do Niego i do Jego Słowa. Chodzi po prostu o uznanie Ewangelii Chrystusowej za pewnik, za fundament dla naszego życia, naszego myślenia, naszego działania. I gdy uwierzymy w Jezusa Chrystusa, to pojawiają się konkretne skutki. Nasze życie przestawia się i zaczynamy myśleć bardziej o przyszłości, o wieczności niż o doczesności. Już serce nasze nie jest przywiązane tak do tego, co tutaj. Ono się właśnie oczami wiary wzbija ponad doczesność i patrzymy dalej, patrzymy na to, co nadchodzi, na to, co któregoś dnia się objawi, na przyjście Jezusa Chrystusa. Gdy naprawdę wierzymy w Jezusa Chrystusa, to nasze serce wypełnia pewność zbawienia. To pokój Boży w naszym sercu mieszka. Nie boimy się śmierci, nie boimy się, co by się stało z nami, gdyby dzisiaj bomba tu za chwilę wybuchła i byśmy poginęli. Co się stanie? Pójdziemy do Pana, my wierzymy w Niego. Jesteśmy pewni zbawienia, pewni, że On nas zabierze do siebie. Skutkiem osobistej wiary w Jezusa jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Ktoś, kto wierzy w Jezusa,
ma silną potrzebę, żeby znać to, co on mówi w swoim słowie. Ma potrzebę czytania Biblii. Chce się dowiadywać, jaka jest jego wola. Jeśli ktoś mówi, że wierzy w Jezusa, a wcale do Biblii nie otwiera przez cały tydzień, to znaczy, że nie wie, co mówi. Że on jest religijny może, że ogólnie tam się skłania do temu, że Bóg istnieje i w tym sensie wierzy w Jezusa. Ale wiara, ona ma zapotrzebowanie na dalsze wskazówki. Jak dobry pracownik w firmie, gdy kończy jedno zadanie, ma od razu z tyłu głowy tę potrzebę, żeby się zgłosić do swojego przełożonego, co następnego ma robić, następne zadanie. Zły pracownik, nieprawdziwy pracownik, lewus taki, to on jak już kończy niestety to zadanie, które mu dano, to tylko się miga, żeby schodzić z oczu przełożonego, żeby przynajmniej dzisiaj mnie nie zauważył, nie dał mi nowego zadania. Bo on nie chce pracować, bo on ma zły stosunek do swojego pracodawcy. Jeśli my wierzymy w Jezusa Chrystusa, Go miłujemy, to On powiedział, to Jego przykazania chcemy wykonywać i Jego przykazania nie są dla nas uciążliwe. Stanowią dla nas radość i my się dopytujemy, Panie Jezu, co chcesz, żebym w tym tygodniu robił? Dzisiaj jest niedziela, jesteśmy tutaj rano. Zanim się skończy nabożeństwo, co chciałbyś, żebym jeszcze zrobił tutaj? A jak pójdę do domu? A jak jutro pójdę do pracy? Albo gdzie tam pójdę? Co mam robić? Wolą Bożą jest to, żebyśmy właśnie tak żyli. Ale jest przeciwnik. Przeciwnik, który chce zrobić zamach na nasze zbawienie, abyśmy go nie osiągnęli. Jego to denerwuje, on się wścieka, że są ludzie w Gdańsku, którzy idą drogą zbawienia. On chce zrobić wszystko, żeby nam się nie udało, żeby nam przeszkodzić, żeby nas zatrzymać na tej drodze do zbawienia. Wasz przeciwnik krąży wokoło niczym lew ryczący, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. List Piotra, 5 rozdział, 8 werset i 9. Trzeba o tym pamiętać, że gdy przez wiarę w Jezusa jesteśmy na drodze do zbawienia, drodze życia wiecznego, to przeciwnik będzie robił rozmaite próby zatrzymania nas na tej drodze, żeby nas zatrzymać, żeby nam zaszkodzić, żeby nas jakoś zranić, skaleczyć, żeby nam się nie udało. I zaczyna wypuszczać rozmaite pociski, strzały, jak to w tym przekładzie. Wtedy były tylko strzały, wtedy nie mieli karabinów maszynowych. I on zaczyna wypuszczać te strzały. Przede wszystkim chce uderzyć w nasze fundamenty, żeby ten fundament naszego życia się zachwiał. Chce podłożyć jakiś ładunek wybuchowy, żeby rozwalić nam fundamenty. Czyli, żeby na przykład któregoś z nas trafić w ciągu tygodnia, żebyśmy zaczęli wątpić w Boga, zaczęli wątpić w istnienie Boga. Żeby takie różne sytuacje się zdarzyły, żebyś zaczął się zastanawiać, czy w ogóle Bóg istnieje, czy Bóg istnieje. Bo ja się modliłem, albo myślałem, że On mi tak pomoże, a to właśnie przeciwnik namierza i tego trafię teraz. Nie? I on, czy Bóg istnieje, czy Bóg istnieje. Albo chcę, żebyśmy zaczęli myśleć tak bardzo racjonalnie. Pismo Święte mówi nam, że mamy zaufać Bogu, że mamy się trzymać Boga, żebyśmy nie liczyli ciągle, nie mierzyli, nie upewniali się, nie asekurowali, tylko się oddali Bogu całym sercem. A diabeł trafia nas takim pociskiem racjonalnego myślenia, że nagle się taki racjonalista robi. Że robi się wyrachowany, robi się taki ostrożny, tak wszystko chce na ludzki rozum wziąć i tak dalej. Albo widząc nas, jak idziemy drogą zbawienia, radośni, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem, jest jedyną drogą, próbuje nas trafić pociskiem, żebyśmy zaczęli myśleć, że nie tylko jest jedna droga do życia wiecznego, że są różne drogi do życia wiecznego, że chce nas trafić jakimś pociskiem uniwersalizmu, to znaczy, że w końcu wszyscy będą zbawieni, bo wie, że jak zaczniemy tak myśleć, jak zaczniemy sobie folgować,
jak zaczniemy przyjmować taki pogląd, że ostatecznie Bóg wszystkich weźmie do nieba, no to przestaniemy już podążać, przestaniemy się zachowywać jak żołnierze Jezusa Chrystusa, tylko się po prostu, to dajmy sobie na luz. Diabeł, widząc nas idących drogą życia, drogą zbawienia, próbuje nas trafić jakąś strzałą, która by zniszczyła nasze świadectwo życia. No bo chrześcijanin to ktoś, kto prowadzi nienaganne życie pośród tego świata, się zachowuje inaczej, zmienił się jego język. Taki człowiek już kiedyś może przeklinał, teraz już nie przeklina, bo już wie, że to nie pasuje do niego. Taki człowiek kiedyś żył w różnych nałogach, a teraz Chrystus go wyzwolił i on nie żyje już w nałogach. Taki człowiek kiedyś kombinował, a teraz już nie kombinuje, teraz idzie prostą drogą, bo ma pas prawdy ubrany. I diabłu się to bardzo nie podoba, bo widzi, że taki człowiek idzie prosto drogą zbawienia i dojdzie, jak mu nie przeszkodzi. Więc próbuje go namierzyć jakimś pociskiem pożądliwości ciała. Zapalający pocisk pożądliwości. Facet taki był, tak szedł drogą zbawienia, moralnie tak wszystko, a jak go namierzył, strzelił jakąś kobitkę, zobaczył i już rozpalony cały, rozpalony już. I już nie może, życie się zaczyna burzyć. Rodzinne życie się zaczyna burzyć. Już nie ma radości zbawienia. Już ktoś płacze, już ktoś jest nieszczęśliwy. Zepsute świadectwo. Albo próbuje uderzyć nas, widząc nas, jak my tak ufamy Bogu, jak się niczego nie boimy, próbuje nas trafić jakimś pociskiem lęku i obawy i nadmiernej troski o nasze codzienne życie. I już widać, że no się martwi, bo powiedzieli, że będzie redukcja w pracy, że będą teraz w szkole, teraz te zlikwidują te gimnazja. Oj, co tu będzie teraz? Już martwi się, boi się o przyszłość, o to, co będzie dalej. A diabeł zaciera ręce, bo lęk, bo obawa w życiu chrześcijanina to jest coś, co go zatrzymuje, co psuje świadectwo wiary, bo to nie jest godne dziecka Bożego. Albo na przykład zapala nas jakimś pociskiem poirytowania. Byliśmy tacy pogodni, radośni, idziemy drogą zbawienia, ale coś nam nagle zaczęło przeszkadzać, że tu taki pogłos jest w tej sali, albo że tutaj jest za dużo światła, albo jest za ciepło. Kto to będzie płacił za to? Jestem poirytowany, że tu tak za bardzo grzeją teraz w tej kaplicy. Kiedyś byłem poirytowany, że było za zimno, teraz poirytowany, że za ciepło. A jestem poirytowany zachowaniem mojej żony, że ona tak właśnie się... Przedtem mi nie przeszkadzała, przedtem to były różowe okulary miałem. A teraz nie, jestem to poirytowany, że ona tak właśnie siorbie albo tam coś tego. Nie mogę, jestem i zły jestem. Diabeł to jest cwaniak, on różne zasadzki zastawia na nas, żeby nas ugodzić jakąś takim pociskiem, który by zniszczył nasze świadectwo. Albo widząc nas na drodze życia wiecznego, radosnych, jak myślimy o innych, jak nie myślimy tylko o tym, żeby sami się znaleźć w niebie, tylko też troszczymy się o to, żeby jak najwięcej osób też znalazło się w niebie, żeby nasi wszyscy krewni się znaleźli w niebie, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi z pracy. Chcemy, bo taka jest normalna postawa człowieka, który ma miłość. Ma miłość do ludzi. Jak ma miłość do bliźniego, to nie zostawi go, żeby zrobi wszystko, żeby go uratować. No jak wyobrażamy sobie, statek ma za chwilę zatonąć, dostaję szalupę, wsiadam do tej szalupy, a tam jeszcze na pokładzie już tego przychylonego statku jeszcze parę osób jest, to jak się zachowuję? Robię wszystko, żeby oni wszyscy się znaleźli w tej szalupie, żebyśmy razem się uratowali. Nie mówię, upatrzcie, ptaszki poleciały i tak dalej, a ja zawiosłem, żeby szybciej odpłynąć, żeby ich zostawić. No tak się nie robi, tak się nie robi. I jeżeli my wierzymy, że jest tylko jedna droga zbawienia, to jest wiara w Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzymy, że Bóg mówi prawdę, że któregoś dnia będzie koniec tego świata. Pismo Święte o tym mówi i że On ustanowi swoje królestwo. I On daje swoje królestwo tym, którzy w Niego uwierzą.
to my jak my możemy milczeć? Potrzebujemy o tym mówić, ratować. I diabłu się to bardzo nie podoba, gdy zaczynasz mówić o Jezusie w swoim otoczeniu. I cię tak przymierzy, żebyś zamilkł, żebyś nabrał wody w usta, żebyś zamilczał. Na przykład, żebyś zaczął myśleć tylko o sobie, a nie o zbawieniu innych. Żebyś się zniechęcił, bo mówiłeś raz albo dwa i on cię tam któregoś dnia trafi i tak mówi, a to już mu nie będę mówić. Nie będę. Będziesz, po co mam? I zaczyna nas uderzać jakimś pociskiem zniechęcenia. Że my nie osiągamy tutaj nikogo, żeśmy jeszcze nie uratowali, to widocznie się do tego nie nadajemy. Albo on jakiś pocisk z fałszywej nauki wstrzeli nam do głowy, że zaczynamy inaczej myśleć, że to nie tylko Jezus, że trzeba zostawić ludzi, a że w ogóle to jest wszystko u Boga już przeznaczone. Co człowiekowi pisane, to będzie. Jak ma pisane, że ma być zbawiony, to będzie zbawiony. Jak nie pisane, że ma nie być niezbawiony, to nie będzie zbawiony. I nie ma sensu. Taka nauka czasem może strzelić człowiekowi do głowy o predestynacji. Ale największym, najgroźniejszym pociskiem niszczącym nas, naszą nadzieję na życie wieczne, jest pocisk wymierzony w nasze relacje z Bogiem. Nasze relacje z Bogiem. Normalnie wierzymy, uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas, prawda? Uwierzyliśmy. Ach, On mnie kocha. On mi przebaczył moje grzechy. On mnie zaakceptował takim, jakim jestem. To jest po prostu coś, co mnie podnosi do góry. Daje mi wiatr w żagle. To daje mi radość do życia. I diabeł widzi takiego chrześcijanina, który wierzy w miłość Bożą do niego. To mu się bardzo to nie podoba. I zaczyna wypuszczać pocisk, żeby zgasić w nas to przekonanie, że Bóg nas kocha. Żebyśmy zaczęli wątpić w miłość Bożą. Żebyśmy się nie cieszyli miłością Bożą. On też chce uderzyć w naszą miłość do Boga, bo my wiemy, że mamy miłować Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli. Ale diabłu się to nie podoba. I on chce tak zrobić, żebyśmy nagle zaczęli bardziej miłować świat, rzeczy, które są na świecie, rozrywki, które są na świecie, przyjemności, które są na świecie. Dzieci, nie miłujcie świata i rzeczy, które są na świecie, mówi Pismo Święte. Ale diabeł potrafi tak ustrzelić sobie jednego czy drugiego chrześcijanina. I wobec tych wszystkich strzałów jesteśmy bezbronni, chyba że mamy tarczę wiary, bracia i siostry. Że trzymamy tarczę wiary, że podnosimy tarczę wiary w naszym codziennym życiu. Konflikt trwa, bój toczymy i rozejmu żadnego nie będzie. Nie będzie żadnej ugody, nie będzie takiego dnia, kiedy diabeł przestanie strzelać do nas, powie, no dobrze, podpisujemy jakiś tam rozejm. Szatan wciąż będzie wystrzeliwać swoje ogniste pociski, jak żeśmy przeczytali. Rzecz w tym, żebyśmy stanęli do boju z tarczą wiary, z wiarą, żebyśmy gasili te pociski złego. Żeby, gdy On strzela, żebyśmy we wierze w Słowo Boże, we wierze w Chrystusa Pana, żebyśmy Mu się przeciwstawili, jak mówi Słowo Boże. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki obrazek, jak jakiś wojownik zginął w boju i niosą go na tarczy. Już nie żyje, już przegrał i wzięli go na tarczę i go niosą. Bracia i siostry, chodzi o to, w tym Słowie Bożym chodzi o to, żeby nikt z nas nie został poniesiony na tarczy. Zwłaszcza na tarczy przeciwnika. Chodzi o to, żebyśmy wyszli zwycięsko z tych potyczek. Żebyśmy się ostali. Dlatego zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Naprawdę, wiara to jest to.
Wiara. Może nie rozumiemy często pojęcia wiary, jest ona dla nas trochę abstrakcyjna, ale zacznijmy dociekać, skoro to jest takie ważne. Biblia mówi, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Skoro tak mówi Pismo Święte, znaczy, że to jest takie ważne, że można nawet czasem nie mieć miecza, pasa zapiętego czy coś, ale tarczę wiary, żeby mieć. Bo dzięki niej diabeł nie będzie w stanie nas uszkodzić. Dlatego starczą, przyjaciele. Żeby nie na tarczy, trzeba koniecznie codziennie starczą wiary występować. Chcemy w tę niedzielę, gdy rozważamy ten fragment Pisma Świętego, pobudzić siebie wzajemnie do refleksji nad stanem naszego uzbrojenia, bo istnieje bezpośredni związek pomiędzy licznymi porażkami, jakie ponosimy w chrześcijańskim życiu, a zaniedbaniami w przywdziewaniu tej zbroi Bożej. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła, czytamy. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy z wrogami, o których już żeśmy mówili. I właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Powiedzcie, ileż to razy staliśmy się łatwym celem dla przeciwnika tylko dlatego, że nasze uzbrojenie w tym dniu było niekompletne. Dziś wykazaliśmy, tak wielkie, jak kapitalne znaczenie ma wiara. Jak trzeba nam codziennie wznosić tarczę wiary. Dlatego też chciałem dzisiaj zaproponować nam zrobienie przed Bogiem w modlitwie takiego zobowiązania. Ponieważ mam przeciwko sobie realnych wrogów, ponieważ wielu wspaniałych chrześcijan poległo z ich ręki, ponieważ tylko należyte, wskazane w Piśmie Świętym uzbrojenie pozwala mi skutecznie stawić czoło siłom ciemności, dlatego zobowiązuję się, że codziennie będę brać tarczę wiary. Powiecie amen na takie stwierdzenie. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy naszą modlitwę zaczęli w skupieniu, wysłuchując pieśni o wierze, którą zaśpiewa nam Noemi. Zachęcam do tego, żebyśmy zamknęli oczy, żebyśmy wsłuchali się w słowa tej pieśni, biorąc pod uwagę to, cośmy powiedzieli, to wezwanie do wzięcia tarczy wiary, żebyśmy rozmyślali o tym, jak my wierzymy Bogu, jak łatwo diabłu czasem jest nas pokonać. Dlaczego? Dlatego, że nie wzięliśmy ze sobą tarczy wiary, żeśmy nie zgasili jego pocisków. Te pociski dostały się do środka, zapaliły coś, zniszczyły coś i dlatego tak się nie możemy pozbierać. Wiarą. Z wiarą trzeba nam iść. Wiara to jest to, czego potrzebujemy każdego dnia. Posłuchajmy, a potem odezwiemy się do Pana zgodnie z tym, co mamy w sercu. Thank you.